25 października 1994 roku odbyła się kolejna bitwa z udziałem wojsk nordyckiego batalionu. Dokładnie odbyła się na checkpointie pod Gradaczacem. Ten checkpoint był podstawowym ostrzałem snajperskim bośniackich Serbów, czyli Serbowie cały czas starali się nękać te wojska ONZ takimi dziwnymi, troszeczkę partyzanckimi podjazdowymi atakami. Wojny trapiące były Republiki Jugosławii w latach 90. kosztowały życie około 140 tysięcy ludzi. Dlaczego do nich doszło? Zapraszam do oglądania odcinków poświęconych tragicznemu rozpadowi Unii Południowych Słowian. W końcu Skandynawowie troszeczkę się poirytowali, wysłali czołgi, próbując odrzucić Serbów. No i im się to w zasadzie udało, bo Serbowie nie chcieli wchodzić w jakąś cięższą bitwę z wojskami ONZ. Raczej to było kilkanaście strzałów, może kilkadziesiąt. W ramach operacji został uszkodzony jeden czołg Leopard i został zniszczony jeden czołg T-55, więc tym razem doszło do regularnej bitwy pancernej. I to tyle o tym wydarzeniu. Wspominam o nich tylko i wyłącznie o to, aby wskazać, że faktycznie ONZ i Serbowie byli sobie wrodzy. Że to były wojska pokojowe, które ochraniały tak naprawdę Bośniaków i Serbowie z nimi walczyli, więc Serbowie uznawali w ogóle ONZ jako wrogą im interwencję. Jeśli chodzi o jakiś aspekt militarny takich zdarzeń, jest raczej nieduży. To są raczej ciekawostki. To samo, co powiedziałem przy wcześniejszej operacji Belmont, tutaj mamy operację Amanda. Nie wprowadzam dramaturgii, to nie ma sensu. Faktycznie dla tych żołnierzy ONZ-owskich, którzy to przeszli, to było duże przeżycie. Serbowie, okej, Bośniacy, oni byli zaangażowani w regularne walki, oni widzieli tą wojnę cały czas między sobą. A wojska ONZ widziały ją, obserwowali, często siedzieli w bazach, na checkpointach, ale jako żołnierze nie doświadczali jej raczej jakoś mocno. Raczej to były wojska, tak jak nasi, którzy byli na wzgórzach Gola, gdzie teoretycznie nic się nie działo, a jednak Bośnia była troszeczkę inna, bo się jednak coś działo. Przeskakujemy do 20 października 1994 roku, tym razem w stronę Hercegowiny. I to jest ważna data, bo rozpoczyna się pierwsza wspólna operacja bojowa Chorwatów i Bośniaków. Mimo że pokój, zawieszenie broni najpierw, a potem pokój został zawarty już ponad pół roku wcześniej, Amerykanie naciskali, aby HWO, chorwackie siły obrane, czy no ogólnie siły samoobrony chorwackie i armia Bosny i Hercegowiny współpracowały, działały wspólnie przeciwko Serbom. Tylko jest jeden problem. No, oni się jeszcze rok temu, no poniżej roku temu wyżynali. Nie tak se postrzelali, bo ta wojna bośniacko-chorwacka, oni w ogóle zrobili oddzielny odcinek. Ona jest w ogóle jakoś zapomniana, gdzieś tam się postrzeli. Nie, oni sobie całe wioski wyżynali. To były rzezie tak jak serbsko-bośniackie czy serbsko-chorwackie. Lażwa to jest ponad 2000 osób. No dobra, ja o tym już mówiłem, ale chodzi o to, abyście mieli tą świadomość, że to nie są nagle kumple, że oni siema, Bośnia, Chorwacka. Nie, oni się lubią. Nie, oni się nienawidzą. Mają tylko wspólnego wroga. Wzajemnie sobie pozabijali ojców, dziadków, synów, matki i tak dalej. Pogwałcili sobie to wszystko. Obozy koncentracyjne, filtracyjne cały czas funkcjonują. To nie jest tak, że nastał pokój i nagle Bośniacy zwalniają Chorwatów, a Chorwaci Bośniaków. Nie. Ci ludzie cały czas są w obozach. Czy może gdzieś tam się dogadali i tak dalej, ale nie było czegoś takiego, że nagle wszyscy wszystkich. Macie mnóstwo historii, gdzie Chorwaci czy Bośniacy przetrzymywali siebie wzajemnie do 95 roku. Do końca wojny. Dopiero kiedy wojna się skończyła, oni wzajemnie siebie powypuszczali. Więc ten pokój, to współpraca jednak nie była taka prosta i taka oczywista. Dobra, lecimy. 20 października 1994 roku, Kupres. Miasto kontrolowane przez Serbów, z większością serbską faktycznie. Celem operacji, w ogóle większość tych operacji, które będą się odbywały od strony Hercegowiny od południa, ma prosty cel. Mają odciążyć Bihać. Bihać cały czas walczy, on w różnych okresach jest tam, różna intensyfikacja walk jest. Ale on cały czas jest zagrożony. To nie jest tak, że wiecie, ja przeskakuję i tam się nic nie dzieje. Tam cały czas trwają walki, tylko ja przechodzę do Bihaća, kiedy jest większa intensyfikacja, aby jednak wam opisać dokładnie, co się dzieje. Operacja Cincar i operacja Jesen 94. I rozpoczyna się bitwa o Kupres, która ma odciążyć ten Bihać, ma zaangażować wojska serbskie na południu. Pierwsza na odległość ostrzału moździerzowego miasto Kupres osiąga armia Bosny i Hercegowiny atakująca stronę Bugojno. Chorwaci przez ten czas cały czas stoją w miejscu,
a Bośniacy naciskają. To powoduje coraz większe napięcie. Bośniacka ofensywa nazywa się JSN-94, czyli 1094. No akurat to nie jest wielka filozofia, ale jak dojdziemy do, bo powiedziałbym, jak są nazywane miesiące po chorwacku, to byście się troszeczkę zdziwili, więc warto te tłumaczenia pododawać, gdyż można się wiele razy pomylić. To, co nam się wydaje oczywiste, nie jest. Listopad to jest na przykład październik po chorwacku. Więc dlatego warto dodać, że jesień to jest naprawdę jesień. 25 października w końcu Chorwaci ruszają ze swoją ofensywą, ale tego samego dnia Bośniacy wstrzymują swoją ofensywę i następuje, znowu powstają tarcia. Jak to? Chorwaci wyszli ze swoją ofensywą Cincar, operacja Cincar. Praktycznie Kupres stoi na wyciągnięcie ręki. Bośniacy stoją, Bośniacy mówią, że w zasadzie my to musimy zabezpieczyć swoje tyły, zabezpieczyć rejon, jest zła pogoda, mgła, no dlatego wstrzymujemy. No ale to nie przekonuje, bo Chorwaci w tym samym czasie atakują. Gość w tym momencie dzwoni do generała brygady Mehmeda Alagicia, który dowodzi w tym momencie 7 korpusem. To pokazywałem wam te korpusy, one będą jeszcze wracać, który, żebyście wiedzieli, tutaj walczy 7 korpus, żeby po pierwsze kooperować z Chorwatami, a po drugie unikać jakichkolwiek tarć, żeby żadnego friendly fire, żadnych ostrzałów wzajemnych nie było. Przypominam, ponad pół roku po zawarciu pokoju muszą padać takie rozkazy, aby w żaden sposób nie doszło do wznowienia walk chorwacko-bośniackich. Nasz pytanie, kto ma zająć Kupres? Kto ma do niego prawa, nie? Prawa, w obie strony atakują, no ale też ktoś musi zająć to miasto. To nie jest tak, że prawda powstała Federacja Bośni i Hercegowiny w ramach porozumień waszyngtońskich i że jest wszystko okej. Okay. No nie, nadal mamy armię, które kontrolują pewne rejony, wojna trwa w najlepsza. 2 listopada HWO podchodzi pod Gorny Milanowan i w tym momencie zostaje bezpośrednio zagrożony Kupres. W tym momencie Serbowie rozpoczynają ewakuację. Dosyć późno rozpoczynają. Później wyciągną wnioski, ewakuacji będą odbywały się zdecydowanie wcześniej. I 3 listopada miasto pada, koniec operacji Jesien i koniec operacji Cincar. Uniknięto incydentów, uniknięto bratobójczych walk, bo braciami ich nazwać nie można, ale uniknięto walk wewnątrz nowej federacji. Operacja kończyła się taktycznym sukcesem, miasto padło, ale strategicznie. W ten sposób Bihać w żaden sposób nie został odciążony, ale miała dużo ważniejsze znaczenie. Miała ogromne znaczenie dla morale, bo w końcu osiągamy sukcesy. Do 1994 roku Chorwacy i Bośniacy raczej byli spychani, a teraz osiągnęli sukcesy w ramach walk w Bośni. Poza tym została odblokowana także droga między Liwną a Bugojno. Dosyć ważna droga, to co przypomina, Bośnia to jest kontrola dróg. To nie jest jakiś teren znikąd. To nie jest jak Donbas, gdzie wiecie, macie mnóstwo dróg, dróżek, gdzie można przyjechać. Nie. W Bośni jest góra, jest droga, kontrolujesz drogę, kontrolujesz cały rejon. Koniec bajki, naprawdę. Oczywiście walki też posuwały się po górach, ale to nie inna intensyfikacja, jednak zaopatrzenie musi iść drogą. Nie jesteś w stanie zaopatrywać ciężkiego wojska w górach. No, nie będą ludzie gonili karawanami na góry, żeby dociągnąć pociski artyleryjskie, które ważą kilkadziesiąt kilogramów, kilkanaście, kilkadziesiąt, prawda? Więc ta bitwa miała dosyć duże znaczenie. Mimo że wiecie, skalą jest mała, obserwujecie, przecież tam nic wielkiego się nie stało. Miała jednak duża. Miała pokazać, że Serbowie tracą inicjatywę w tej wojnie. Porażka w Bihaciu oczywiście, ale to nie miało aż tak dużego znaczenia, bo Abdić nie był jakąś kluczową rolą, a tutaj nagle Chorwaci z Bośniakami współpracują. Wrogowie, którzy wcześniej się wzajemnie wyżynali, gdzie Serbowie skorzystali, zajęli Jajce, o czym też będę mówił, no zajęli mnóstwo miejscowości w tym rejonie właśnie, zachodniej Bośni, teraz nagle stracili tą inicjatywę. Wojny to zwycięstwo jednych i porażki drugich. Pokazuję wam teraz jeden obrazek po drugim. Na jednym widzicie wkraczające do miasta oddziały chorwackie i bośniackie. Na drugim serbskich uchodźców. Należy jednak pamiętać, że 2 lata wcześniej role były odwrócone. Przenosimy się ponownie do Bihacia, tylko... Dlaczego mamy październik, a nagle się cofamy do września? No bo jak mówiłem, cały czas walki trwają. We wrześniu Chorwacy Serbowie próbują dokonać ofensywy na Plawę Bihać, nieudaną. Za to 26 października Bośniacy atakują, głównie na południu, południowe wzgórze, tutaj za rzeką Unon. Próbują odrzucić Serbów, aby miasto nie było pod bezpośrednim zagrożeniem ostrzału artyleryjskiego czy snajperskiego. Ofensywa się załamuje. W tym samym momencie Serbowie rozpoczynają swoje kontruderzenie. Jest dużo skuteczniejsze. I bombardują Bośniaków z powietrza. I to jest właśnie to, co mówię o tej strefie Danny Flight nad Bośnią i że nad Chorwacją nie obowiązywała. Sytuacja była bardzo prosta. Jak widzicie, Bihać to jest Cypel. Więc Serbowie mogli bardzo prosto wylecieć z bazy w Udbinę, zbombardować Bośniaków, w obie strony przelecieć, wrócić i nie ma problemu.
Amerykanie nie byli w stanie interweniować, bo przelot wtedy nad Bihaciem trwał dosłownie kilkanaście minut. Zrzut bomb i ucieczka. Na szczęście dla Bośniaków jednak te zapasy jugosłowiańskiej armii, byłej jugosłowiańskiej armii, były dosyć przestarzałe. Ta broń nie zawsze wybuchała, bo Serbowie i napalmem, i bombami kasetowymi bombardowali. Kasetowe są takie rozpadające się, jeśli ktoś nie wie, czyli na małe kawałki. Broń dosyć skuteczna i przerażająca głównie dla piechoty. Właśnie, napalm i bomby kasetowe. Dlaczego? Bo Bośniacy nie mieli ciężkiego sprzętu. No okej, w 1994 roku już tego trochę było, szroj z Iranu dochodziło, trochę kupili, ale zasadniczo dużo go nie było, więc faktycznie to była głównie piechota kałaśnikowa, lekka broń, jakaś wiecie, przeciwpancerna, więc takie bomby kasetowe napalm były dużo skuteczniejsze niż używanie jakichś ciężkich pocisków, prawda, wielkoskal, robiących duże boom. No to nie miało sensu, lepiej było porazić jak największą ilość piechoty. Operacja Pałk. 6 listopada rozpoczyna się operacja Pałk, operacja Pająk. To jest kontruderzenie i chorwackich Serbów, i nowych wojsk w Krete Avlicia, które zostały uzbrojone. Następuje jednocześnie uderzenie i od północy na Wielką Kladuszę, i Bośniacy Serbowie uderzają w rejon Grabeża, i Chorwaccy Serbowie uderzają od zachodu, od lewej strony na Bihać. Tam faktycznie jest dolina, niewielka dolina i można się przez nią przebić. Dalej i od północy i od południa są góry. Na początku ofensywy Serbowie zajęli wzgórza na północ od Wielkiej Kladuszy, na terytorium Chorwacji, nazywającą się Petrowa Góra. Zajęli Petrową Górę i stamtąd mieli doskonały wgląd, aby ostrzeliwać miasto. I od tego momentu miasto było pod stałym, regularnym ostrzałem właśnie z rejonu Petrowej Góry. 11 listopada pada Grabeż, czyli znaczy pada, to wzgórze jest, Serbowie zajmują wzgórze strategiczne i otrzymują w tym momencie bezpośredni widok na miasto, na Bihać. 14 listopada małoskalowe operacje zamieniają się w wielkoskalową operację. Zaznaczam, że 1 listopada mieliśmy walki o Kupres. To także jest pewna forma zemsty, że skoro wy zajmujecie Kupres, to my tutaj uderzamy. To bardzo często będzie widać w wojnie w Bośni czy Chorwacji, że to są naczynia połączone. Wy atakujecie nas tutaj i wam się coś udaje. My was atakujemy tam. Bardzo często na to połączenie i tu jest właśnie przykład. Wy zajęliście Kupres. My atakujemy Bihać. W pełnej skali. Zobaczcie, wcześniej były walki, okej, 26 października Bośniacy, ale pełnoskalowe uderzenie, znaczy dużo o dużej skali uderzenie rozpoczęło się 6 listopada, a Kupres padł 3, czyli 3 dni po już Serbowie wykonali kontruderzenie w tym rejonie. Więc to co mówię, wy uderzacie nas, my uderzamy was gdzie indziej. 19 listopada ONZ przyjmuje rezolucję, sprawdzę numerek, żeby się nie pomylić, numer 958, która rozszerzyła Danny Flight, albo może nie Danny Flight, tylko pozwoliła wojskom, siłom natowskim interweniować także na rejonie krainy. No i to już uniemożliwiło Serbom bezkarne bombardowania z tego rejonu. 21 listopada zostaje zbombardowana, ta już słynna, wiele razy się pojawiła, baza w Udbine. Zasadniczo to było tylko ukłucie, nic się wielkiego nie stało, ale wstrzymuje to naloty, gdyż Serbowie są świadomi, że za chwilę może być gorzej, kolejne bombardowanie już może faktycznie nas trafić i nasze lotnictwo pójdzie na wycieczkę. 23 listopada zbombardowano system przeciwlotniczy w miejscowości Drwar i Otoka. Serbowie interweniują bardzo szybko, biorą 250 błękitnych hełmów jako zakładników. To co mówiłem, od razu się żołnierze ONZ brało z zakładników. Trzech z nich znajduje się na płycie lotniska pod Banialuką i muszą tam znajdować się cały czas, znaczy trzech cały czas musi być, co jasno powiedziało, że lepiej nie bombardujcie. To o czym mówiłem przy okazji Gorażda. Wykorzystywanie się gorzywe tarczy. Taktyka z jednej strony nic strasznego, po prostu człowieka umieszczamy na płycie lotniska, z drugiej strony mówimy, wy bombardujecie, macie problem. 24 listopada pada natowskie ultimatum, aby wstrzymać dalsze uderzenie. W bezpośrednim zagrożeniu są chociażby francuscy żołnierze znajdujący się na północy, w ogóle w enklawie Bihać. Co ciekawe, bo to Amerykanie głównie rzucali te ultimatum, a Francuzi na przykład krzyczeli, no dajcie spokój, no bo to nasi żołnierze. Amerykanie nie mieli żadnych wojsk ONZ w tym rejonie i w ramach ONZ. Dlatego Amerykanie właśnie nie mieli problemu, aby powiedzieć, no to my pobombardujemy, to wy macie problem. To jest bardzo, bardzo wymowne, nie? Że spoko, to my ich pobombardujemy, my rzucamy ultimatum, a to, że jakieś tam Francuzy zabiją, czy coś, ich to już nie interesowało. Więc to pokazywało też niespójność i nie brak symetrii w relacjach międzynarodowych także wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego i państw należących do ONZ jednocześnie. Znaczy do ONZ wszyscy prawie należą, ale wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tych samych dniach Serbowie też faktycznie podchodzą pod rogatki miasta, znajdują się zaledwie 500 metrów od szpitala po zachodzie, w zachodniej, lewej stronie miasta. No i sytuacja już jest naprawdę ciężka, bo Bośniacy nie wiadomo jak długo trzymają to miasto. Naloty też nie mogą być prowadzone bezkarnie, bo są, mamy tych zakładników ONZ-owskich, błękitne hełmy. Ale faktycznie, jeśli zobaczymy na relacje, jeden z obserwatorów ONZ, major Kossolt, bo bodajże Grek, raportował, że Serbowie faktycznie nie ostrzeliwują samego miasta, ostrzeliwują cele wojskowe. To też nie wiadomo, na ile to jest okej, czy to się zgadza. Jeśli ONZ raportuje
za Serbami, że oni nie bombardowali celów cywilnych, no to jednak to o czym świadczy. Nie jest w stanie zaryzykować tutaj. Choć ONZ akurat pozostawał w miarę neutralny, wbrew pozorom. Oczywiście chronili słabszych, bo Bośniacy byli tą najsłabszą stroną, taka moja dygresja. To Serbowie byli w dużej mierze pod ofensywą. Nie mówię, żeby to było bardzo symetryczne, wielopłaszczyznowe, wielostronne. Aczkolwiek nie było aż tak tragicznie, jak można by wróżyć, że ONZ jest najgorsze. Okej, też bym troszeczkę inaczej na to spojrzał, ale ja mam inną perspektywę, z perspektywy czasu mogę sobie na to spokojnie spojrzeć. Pod koniec listopada także wybuchają ciężkie walki o Wielką Kladuszę. W końcu następuje jednak zmasowany atak na jakiś drobny ostrzał. Nie udało mi się znaleźć dokładnie informacji. Szukałem, grzebałem po wielu źródłach. Na pewno Wielka Kladusza padła na przełomie listopada i grudnia. Kiedy dokładnie? Nie wiem. Ważne było, że wojska Abdicia i serbskie znalazły się po drugiej stronie rzeki i rozpoczynały ofensywę po wzgórzach w stronę Buzina i Cazina. 26 listopada RSK, znaczy Kraina, stawi ultimatum enklawie, aby się poddała, które zostaje odrzucone przez burmistrza miasta Hamdije Kambiliagicia. Jest to zwykły strach. Tak, prawda, mimo tragicznej sytuacji enklawy, która będzie praktycznie przez najbliższe kilka miesięcy cały czas w beznadziejnym położeniu. W przeciwieństwie do innych enklaw, tam naprawdę walki będą silne i nie będzie wiadomo, kiedy Bihać upadnie, kiedy nie. Ale jest strach, że Serbowie wejdą i zaczną masakrować Bośniaków, tak jak to było w wielu innych miejscach. Znaczy wielu, może nie, że masakrować, ale że mężczyzn głównie. Bo kobiety i dzieci się faktycznie wypuszczało. Różnie było oczywiście, bo dużo gwałtów było, ale zasadniczo najgorzej mieli mężczyźni. Jeńcy byli traktowani beznadziejnie, nie mogli po prostu wyjść z miasta. Więc Bośniacy zdecydowali się dalej walczyć. Zasadniczo, mimo że ultimatum padło 26 listopada, walki na północy Wielkiej Kladusze zintensyfikowały się, to w samym rejonie Bihaća od tak 24 listopada było już zdecydowanie ciszej, zdecydowanie spokojniej. Naloty też były wstrzymane, gdyż po pierwsze cały czas Serbowie namierzali samoloty, cały czas były rakiety wystrzeliwane w ich stronę. Tym razem chybiły, w przeciwieństwie do garażu to nie było żadnego zestrzelenia, ale strach był. Nie wiadomo było, czy ta rakieta faktycznie trafi, czy nie. Więc na to wolało odpuścić i raczej negocjować. Tym bardziej, że dużo błękitnych hełmów było zakładnikami. Kompletnie naloty natowskie zostały wstrzymane 2 grudnia. Tym bardziej, że wcześniej 24 listopada już Serbowie wpuścili konwoje do miasta. Ale to nie było najważniejsze. To wszystko, co się działo, było ważne, ale dużo ważniejsze dla Serbów, dużo ważniejsze dla wstrzymania ofensywy, przeorientowania swoich priorytetów miało to, że kilka dni wcześniej Chorwaci ruszyli z kolejną ofensywą w rejonie Hercegowiny i to tam Serbowie musieli poświęcić dużo więcej uwagi.